Monika Kobylińska, MVP polskiego zespołu w meczu ze Słowacją. Właśnie, jak wam i tobie szczególnie się dzisiaj grało? No dzisiaj zdecydowanie lepiej niż wczoraj. Myślę, że grałyśmy dużo płynniej niż wczoraj. I też wydaje mi się, że to lepiej wyglądało, dlatego cieszy to, że i te dziewczyny, które są tu dłużej, i te, które są nowe, pokazują, że warto na nie stawiać. I dzisiaj ta gra, tak jak mówię, wyglądała lepiej i to cieszy, że z dnia na dzień, z meczu na mecz pokazujemy lepszą piłkę ręczną. Czy to znaczy, że wy dzisiaj lepiej zagrałyście, czy Słowacja jest jednak słabszym rywalem od Islandii? No, okaże się w sumie jutro, tak? W meczu, kto jest słabszy, kto lepszy. Wiadomo, że dzisiaj był całkiem inny system obrony, który może bardziej nam pasował. Wczorajszy mecz był bardzo niewygodny, ta obrona, i na pewno musimy się na tym skoncentrować, bo dzisiaj też ten kawałek, kiedy grały 5-1, nie wyglądał tak jak przy obronie 6-0, dlatego no, na pewno musimy się na tym skupić i dalej to po prostu ćwiczyć znowu. Nie jest już tajemnicą, że ty zmieniasz barwy klubowe, przenosisz się z Niemiec do Francji, i co według ciebie ta zmiana ci przyniesie? No zdecydowanie myślę, że mimo wszystko Liga Francuska jest silniejszą ligą niż Liga Niemiecka. Też będę miała szansę, mam nadzieję, gry w Ligi Mistrzów, co oczywiście zawsze było moim marzeniem. Lepsze zawodniczki obok siebie, może silna konkurentka, ale lubię tą rywalizację, bo wtedy trzeba wyjść poza strefę swoją komfortu, muszę wszystko zmienić i walczyć o swoją pozycję, i mam nadzieję, że to przyniesie kolejny rozwój w mojej karierze. Rozumiem, że też zaczęłaś się już uczyć języka francuskiego. No, jeszcze nie, ale mam zamiar, na razie jeszcze spokojnie. Dobrze, dziękuję bardzo.